Mistrzostwa Świata w lotach, turniej czterech skoczni za nami, a przecież jeszcze mamy kolejne Mistrzostwa Świata za jakiś czas. W drodze do tego kolejne podróże po skoczniach Europy i w ostatni weekend przenieśliśmy się do niemieckiego Titisee-Neustadt. W piątek miały się odbyć normalne kwalifikacje, jednak ze względu na za małą ilość skoczków na liście startowej został rozegrany tylko prolog. Do Titisee przyjechało tylko 50 zawodników, więc ci zmierzyli się o 3000 franków szwajcarskich jako nagrodę. Dla Jakuba Wolnego i Pawła Wąska była to idealna okazja na pokazanie tego, że zasługuje na regularne wyjazdy na Puchar Świata. Wąsek zrobił swoje, czyli był w 30, a Wolny nawet w 10, prowadząc przez blisko 30 skoków, aż do stękały. Prolog wygrał Halvor Egner Granerud, który miał wiele do udowodnienia sobie i innym, że nie jest to koniec jego walki o najwyższe miejsca. Najdłuższym i w zasadzie jedynym powyżej rozmiaru skoczni skokiem popisał się Daniel Huber, który jednak ze względu na jedne z lepszych warunków zajął tylko czwarte miejsce. Cieszyła postawa naszej czołowej czwórki, która zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, przy czym najlepszy był Kubacki, który ukończył tylko za Granerudem. Sobota zaczęła się od zawodów FISHUB w Zakopanem, które lekko mówiąc nie były udane dla Polaków, gdyż tylko 3 z 20 reprezentantów zdobyło punkty w konkursie. Najwyżej ukończył je Tomasz Pilch na 5 miejscu, dalej był Karol Niemczyk na 17 i Adam Niżnik na 29. To nie wygląda dobrze. Wszyscy jednak czekali na konkurs w Titisee-Neustadt, chociaż spodziewano się, że będzie mocny wiatr tego dnia, no i niestety był. Zawody były często przerywane, raz był mocny wiatr z tyłu, raz mocny z przodu skoczni, a raz kompletnie wariował i spróbowano w końcu podwyższyć belkę. To się skończyło po 3 skoczkach, gdy nagle stękało do najlepszą próbę pierwszej serii na fenomenalne 143,5 metra. Zachwycili dwaj Finowie, Aalto i Kito Saho, którzy zaskakująco zajmowali odpowiednio 9 i 12 miejsce. W drugiej serii niestety żaden z nich nie poradził sobie w gorszych warunkach, jednak nadal zdobyli punkty. Po pierwszej serii zawody zostały nazwane Mistrzostwami Polski, w których gościnnie wystąpił Granerud, bo ten przeciął czwórkę Polaków, zajmując 3 miejsce. W drugiej serii jednak prawdziwą petardę odpalił Kamil Stoch, skacząc na odległość 144 metrów, czym dał sobie 4-punktowe 3. z rzędu zwycięstwo. Na drugie miejsce dzięki gorszej próbie Kubackiego wskoczył Granerud, podium uzupełnił Piotr Żyła, a Jakub Wolny w świetnym stylu wrócił do Pucharu Świata, kończąc 11. Drugi dzień zawodów w FISCUPie znów nie był zbytnio udany dla polskich skoczków, ale jest progres, tym razem 4 zakwalifikowało się do drugiej serii. Ponownie najlepszy był Pilch, tym razem 7, ale 9 był Stefan Hula, a pozostała dwójka z punktami to Arkadiusz Jojko oraz znów Niżnik. W Titisee niedzielny prolog się oczywiście w ogóle nie odbył, więc była za to po prostu seria próbna, w której znów świetną próbą popisał się Andrzej Stękała, kończąc na 3 miejscu. Wygrał Stefan Kraft przed Granerudem, a swoją niechęć do treningów po raz kolejny potwierdził Piotr Żyła, kończąc go w 4. dziesiątce. Konkurs główny znów rozgrywał się przy akompaniamencie zróżnicowanych warunków w powietrzu. Lepszy wiatr wykorzystał Michał Nazarow, który oddał 2 bardzo dobre skoki, zajmując ostatecznie 18. pozycję. Długo prowadził Jakub Wolny, którego był w stanie przebić po 13 gorszych skokach Daniel Andretande i obaj znaleźli dla siebie miejsce w 1. dziesiątce. Norweg jednak był znacznie lepszy i w tym słabym dla siebie sezonie po raz pierwszy stanął na podium, na jego 2. stopniu. Zdecydowanie gorzej zaprezentowali się Polacy, gdyż prócz Wolnego tylko Kubacki zmieścił się w 10. Serca mocniej zabiły kibicom, gdy Kamil Stoch wylądował po 123,5 metra skoku, będąc jedynym skoczkiem w drugiej serii, który awansował bez przekroczenia punktu K. Znacznie lepsza następna próba dała mu awans o kilka miejsc, ale nadal ukończył zawody na 17. pozycji. Cisi bohaterowie sobotniej pierwszej serii, czyli Finowie, nie mieli już takich powodów do cieszenia się, bo Kito Saho zajął 25. miejsce, a Aalto nawet nie awansował do drugiej serii. Mocny awans z 16 na 10 miejsce zaliczył Daniel Huber dzięki najdalszemu skokowi na odległość 138 metrów. Z drugiej strony z 19 na 27 spadł Filip Aschenwald, co było tak naprawdę jedynym większym regresem w drugiej odsłonie konkursu. Na pierwsze miejsce po 3 tygodniach wrócił Granerud, który przerwał pasę 4 zwycięstw z rzędu Polaków. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvor Egner Granerud umocnił się na pozycji lidera, powiększając swoją przewagę nad Aizem Michlerem do 264 punktów. W pierwszej ósemce bez żadnych zmian pod względem pozycji, ale z 10 wypadł Daniel Huber dzięki lepszemu weekendowi Sato i Lindvika. W
Pucharze Narodów Polacy są nadal na prowadzeniu, jednak to co zdobyli w sobotę, to Norwegowie nadrobili z nawiązką w niedzielę, wychodząc ogólnie na plus o 30 punktów. Następne zawody to oczywiście święto dla skoków, czyli Zakopane, ale niestety bez kibiców. Na koniec klasycznie oceny dla naszych reprezentantów. Zaznaczamy, że na moment nagrywania filmu nie znamy jeszcze kadry, która wystąpi w ten weekend z Zakopanem. Kamil Stoch 4+. Po zwycięstwach w Innsbrucku i Bischofshofen zbliżył się do Adama Małysza pod względem wygranych konkursów do zaledwie jednego. Piątkowy prolog ukończył w pierwszej dziesiątce, jednak wszystkie oczy były zwrócone na niego w sobotę, gdy mógł wyrównać wynik Małysza. I tak też zrobił w wielkim stylu, nawet mimo lepszych warunków odgrane Ruda, Szyły czy innych skoczków. Niedziela już nie była tak udana, gdyż ledwo awansował do drugiej serii. Miał sporo pecha i jednocześnie szczęścia, jednak w drugiej serii nie poprawił się za bardzo. Stracił wiele punktów, ale teraz zawody w Zakopanem, gdzie wygrał najwięcej konkursów w karierze. Dawid Kubacki 5+. Zwycięzca noworocznego konkursu miał nadzieję na utrzymanie, a nawet poprawienie formy z turnieju czterech skoczni. Świetny wynik w prologu i drugie miejsce napawały optymizmem i po pierwszej serii w sobotę był liderem, ale drugi skok spowodował, że spadł na siódme miejsce. Rezultat ten poprawił w drugim konkursie, będąc najlepszym z Polaków. Dawid zajął szóste miejsce. Piotr Żyła 4. Nie był to jego najbardziej stabilny weekend, znów nie poszło mu w kwalifikacjach lub serii próbnej, jednak sobotni konkurs już był pokazem siły Żyły. Trzecie miejsce po dwóch świetnych skokach, w tym jednym ponad rozmiar skoczni. Wydawało się, że po prostu zawsze zostawia siły na główne zawody, ale niedziela również nie była u niego najlepsza. Skoczył podobnie do Stękały i Stocha, jednak to Piotrek był najwyżej z tej trójki, ale no nadal trzeba go ocenić niżej od Kamila. Andrzej Stękała 5+. No to był kolejny weekend pokazujący jego wielkie umiejętności, które pokazuje w tym sezonie. W prologu był drugim najlepszym z Polaków i szósty ogólnie, a w sobotę poprawił swój rekord życiowy, zajmując piąte miejsce w konkursie. Po tym wielkim sukcesie poszło mu znacznie gorzej w niedzielę, bo gdyby nie te 21 miejsce, to z pewnością byłaby tu szóstka. Nie jedna. Taki spoiler. Aleksander Zniszczał 3. Najsłabszy ze wszystkich polskich skoczków tego weekendu. Trochę zaskoczenie, ale cóż, tak to wyglądało. Trzecia dziesiątka w piątek, czyli teoretycznie by się zakwalifikował do drugiej serii, gdyby to był normalny konkurs, ale w sobotę już tak kolorowo nie było. Jako jedyny z Polaków nie zdobył ani jednego punktu, co chciał z pewnością sobie odbić w niedzielę i się udało, ale też przeciętnie, bo zdobył tylko 3 punkty. Konkurs z Zakopanem może być bardzo ważny, bo wydaje się, że będzie od niego zależał jego wyjazd do Lahti, a Murajka z pewnością miejsca tak łatwo nie odda. Jakub Wolny 6. No i to się nazywa powrót w wielkim stylu. Kuba dał nam w TTZ-owym stępie niczym sprzed 2 lat. Fantastyczne skoki w piątkowe serie treningowe, 9 w prologu i udowodnienie, że nie był to przypadek w sobotę oraz niedzielę. 11 w pierwszym, a w drugim konkursie 9, co jest jego najlepszym wynikiem od 4 miejsca w Mikkelsund w 2019 roku. Jeśli dzięki temu nie zagwarantował sobie miejsca na wyjazd do Lahti, to już nie wiem, co musi zrobić z Zakopanem. Paweł Wąsek 4. Dostał szansę przez odpoczynek dla Murajki, by ten mógł spędzić czas z rodziną. Czy wykorzystał to w TTZ Neustadt? Moim zdaniem tak, chociaż z pewnością mogło być lepiej, patrząc na to, że na te 2 konkursy zdobył 4 punkty. Przez te 3 dni zajmował miejsce na koniec trzeciej dziesiątki i zrobił swoją robotę, czyli po prostu zdobywał punkty, czym z pewnością zaimponował Doleżalowi. I tak wygląda nasze podsumowanie zawodów w niemieckim TTZ Neustadt. Jak wy byście ocenili 7 naszych reprezentantów? Dajcie nam znać w komentarzach. Odwiedźcie też nasze social media, gdzie znajdziecie najświeższe informacje ze świata sportu. Do nich linki macie w opisie tego filmu. Tak więc ja nazywam się Marcel Rutkowski z Just Coach Sports. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już wkrótce.